Nasze przychody wzrosły o 1,3%. Najważniejszym segmentem i elementem naszych przychodów to są przychody od klientów detalicznych, czyli klientów, którzy nam płacą za telewizję, internet, telefon, ale również istotną częścią naszych przychodów są przychody hurtowe, czyli reklama telewizyjna i co ważne, oba segmenty wzrosły w analizowanym kwartale. Poziom EBITDA był nieznacznie niższy niż konsensus rynkowy, natomiast wszyscy analitycy użyli określenia, że zgodne z konsensusem, czy broadly in line. Jeśli chodzi o elementy, które na to wpłynęły, przede wszystkim wyższe przychody z interconnectu, a także wyższe koszty programowe wynikające z tego, że w minionym kwartale były Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej, które okazały się bardzo dużym sukcesem. Po raz pierwszy kwartał osiągnęliśmy poziom na długu, który od dawna zapowiadałem, czyli cały dług jest w złotówkach, nie ma już wpływów kursów walutowych, jest to rzeczywisty biznesowy poziom zysku netto i wierzę, że w kolejnych kwartałach również zanotujemy tak dobre wyniki. Na koniec pierwszego kwartału wskaźnik długu netto do EBITDA osiągnął poziom 3,34 raza i jest to efekt akwizycji Midasa, którą przeprowadziliśmy w pierwszym kwartale 2016 roku. Od tego poziomu zamierzamy już tylko i wyłącznie schodzić, oddłużać spółkę, a takim docelowym poziomem, do którego zarząd dąży, to jest poziom 1,75 razy. Przychody ze sprzedaży całej grupy wzrosło o 1,3% do poziomu 2 miliardy 224 miliony złotych, natomiast EBITDA nieznacznie spadła o 3,6% do poziomu 865 milionów złotych. Tak jak wspomniałem, są tutaj czyste efekty biznesowe, wszystko jest pod kontrolą. Najważniejszym produktem i elementem strategii naszej grupy jest Smart Dom, czyli łączenie usług i koncentrujemy się na tym, żeby realizować zyski na całym produkcie Smart Domu, a nie na poszczególnych usługach i tutaj Smart Dom jest bardzo marżowym produktem i będziemy chcieli go sprzedawać w kolejnych kwartałach. Rozwój sieci LTE idzie zgodnie z planem. Nakłady inwestycyjne stanowiące około 10% naszych przychodów to jest guidance na przyszłość. Mamy zaplanowany rollout sieci, mamy zaplanowane inwestycje w IT. Wszystko idzie zgodnie z planem. Przypomnę tylko, że zapowiedzieliśmy, że w najbliższych 3 latach przeznaczymy 1 miliard złotych na rozwój naszej sieci LTE, aby cały czas była ona najlepsza na rynku.